konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 roku wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 2, 21 ustępem 1, artykułem 31 ustępem 3, artykułem 32, artykułem 58 ustępem 1 oraz artykułem 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub alternatywnie o zbadanie zgodności artykułu 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustępem 1 w związku z artykułem 31 ustępem 3 Konstytucji. Artykuł 10 ustęp 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 2, 32 oraz artykułem 21 ustępem 1 Konstytucji. Artykuł 13 ustęp 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 2, artykułem 32 oraz artykułem 58 ustępem 1 Konstytucji. Artykuł 14 ustęp 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 2, artykułem 31 ustępem 1 i 3, artykułem 32 oraz artykułem 58 ustępem 1 Konstytucji. Artykuł 17 ustęp 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 2, artykułem 21, artykułem 64 ustępem 3 oraz artykułem 165 ustępem 1 Konstytucji. Artykuł 18 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie, w jakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego w okresie wegetacji roślin od zgody Polskiego Związku Działkowców z artykułem 21, artykułem 64 ustępem 3 oraz artykułem 165 ustępem 1 Konstytucji. Artykułu 19 i artykułu 20 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 2, artykułem 21 oraz artykułem 167 ustępem 4 Konstytucji. Artykułu 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 2, artykułem 21 ustępem 2, artykułem 31 ustępem 3, artykułem 64 ustępem 2 i 3 oraz artykułem 167 ustępem 1 i 4 Konstytucji. Artykuł 30 ustęp 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 2, artykułem 31 ustępem 1 i 3, artykułem 32 oraz artykułem 58 ustępem 1 Konstytucji. Artykułem 31 ustępem 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z artykułem 58 ustępem 1 Konstytucji. Orzeka. Po pierwsze, artykuł 6 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustępem 1 w związku z artykułem 32 ustępem 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, artykuł 9 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wśród innych niż Skarb Państwa i Samorząd Terytorialny podmiotów będących właścicielami gruntów, na których mogą być zakładane rodzinne ogrody działkowe, wymienia tylko jedną organizację zrzeszającą działkowców, jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustępem 1 w związku z artykułem 32 ustępem 1 Konstytucji. Po trzecie, artykuł 10 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 21 ustępem 1 oraz artykułem 58 ustępem 1 w związku z artykułem 32 ustępem 1 Konstytucji. Po czwarte, artykuł 13 ustęp 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim podział gruntów na tereny ogólne i działki oraz zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego przekazuje jednej organizacji zrzeszającej działkowców, jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustępem 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po piąte,
Artykuł 14 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Po szóste, artykuł 15 ustęp 1 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustępem 1 w związku z artykułem 32 ustępem 1 Konstytucji. Po siódme, artykuł 17 ustęp 2 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 21 ustęp 1 Konstytucji. Po ósme, artykuł 18 ustawy powołanej w punkcie pierwszej w części obejmującej wyrazy za zgodą Polskiego Związku Działkowców jest niezgodny z artykułem 21 ustęp 1 Konstytucji. Po dziewiąte, artykuł 24 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 64 Konstytucji. Po dziesiąte, artykuł 25 ustęp 2 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po jedenaste, artykuł 25 ustęp 3 w związku z artykułem 27 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po dwunaste, artykuł 31 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Po trzynaste, artykuł 16 ustawy powołanej w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim dotyczy zwolnienia Polskiego Związku Działkowców od opłat i podatków z tytułu prowadzenia działalności statutowej, jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po czternaste, artykuł 19 ustęp 2 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po piętnaste, artykuł 21 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po szesnaste, artykuł 23 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po siedemnaste, artykuł 25 ustęp 1 i 4 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po osiemnaste, artykuł 26 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po dziewiętnaste, artykuł 28 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustępem 1 w związku z artykułem 32 ustępem 1 Konstytucji. Po dwudzieste, artykuł 29 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po dwudzieste pierwsze, artykuł 30 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po 22,
artykuł 35 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Po 23 artykuł 36 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. I po 24 artykuł 37 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest niezgodny z artykułem 2 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji. Przepisy wymienione w części pierwszej rzymskiej w punktach 1 i 2 oraz 4 do 24 w zakresach tam wskazanych tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ustępu 1 punktu 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem znajdują się podpisy sędziów. Zdania odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Marek Kotlinowski i Andrzej Wróbel. Proszę usiąść.